Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tej chwili jestem na lotnisku w Köln. No i wyruszam w swoją taką, no chyba życiową przygodę, bo zamierzam spędzić 2 tygodnie na jachcie na Morzu Śródziemnym. Wypływamy już jutro. Dzisiaj jest no już niedziela, ale pierwsza nad ranem, pierwsza w nocy. Więc już dzisiaj około godziny 17 będę zaokrętowany najprawdopodobniej, jak wszystko pójdzie z planem. Teraz, tak jak wspomniałem, jestem na lotnisku w Köln. Stąd lecę do Milano. Powinienem tam być o 7 z minutami jest wylot. Około 9 będę na miejscu. Potem samolotem lecimy na Sardynię. No i na Sardynii w Cagliari mam zaokrętowanie. O, tak wygląda lotnisko. Wielu z was było na niejednym takim. No cóż, wziąłem troszkę ze sobą sprzętu, jakieś kamerki, jakieś drona fajnego mam, więc myślę, że będę mógł w ciągu tych 2 tygodni małe co nieco zwiedzić, obejrzeć, a przy okazji również i wam, jeśli będziecie zainteresowani, pokazać, jak wyglądają piękne wyspy, piękne zatoczki. Nie od strony lądu, a od strony morza. No i one zdecydowanie ciekawiej chyba, albo przynajmniej też równie bardzo ciekawie wyglądają. Myślę, że jutro uda mi się pierwszy jakiś taki odcinek już ze zwiedzania konkretnego wam przesłać, ale żeby zachęcić was do oglądania, to na pewno jutro lub pojutrze, no w jednym z najbliższych dni, wrzucę taki dość ciekawy film, bo ludzie, którzy płyną tą łajbą w tej chwili, tym jachtem, jest to 15-metrowa łódź, Mały Motylek się nazywa, tak bardzo ładnie. Piękna łódź, pięknie wyposażona, widziałem na zdjęciach, pierwszy raz ją będę płynął. No ale co ciekawego chciałem powiedzieć. Otóż oni przeżyli kilka dni temu niesamowitą przygodę. Otóż zaatakowało ich, dosłownie zaatakowało ich 8 orek. To były zarówno młode, jak i dorosłe osobniki. No i wyobraźcie sobie, że jak oglądałem ten film, no to wyglądało to tak wesoło. Te orki kładły się blisko, podpływały pod jacht, lekko nim podrzucały wręcz. Widziałem, jak kapitan, stojąc przy sterze, rzucało jego razem ze sterem. No i tak jak mówię, wyglądało to na początku na taką fajną zabawę tylko. No, ale jak przemyślałem sobie, jak są to potężne zwierzęta, ileż energii, siły w nich jest, jak obejrzałem sobie kilka filmów, kiedy one polują, z jaką prędkością, z jakim impetem to robią, jak potrafią foki, które ważą powiedzmy 100-150 kg, rzucić w powietrze i jednym ciosem płetwy roztrzaskać je, zabić. To zdałem sobie sprawę, że spotkanie z takimi olbrzymami wcale nie należy do przyjemnych. Może z większej odległości tak, ale kiedy one zaczynają już atakować, a dlaczego atakowały? Otóż one podpływały pod łódź i zaczynały obgryzać płetwę sterową. Trudno jest wytłumaczyć całe zachowanie. Jak będę wiedział więcej, jak mi koledzy opowiedzą to na jachcie, to będę mógł wam przekazać te informacje. Oni mają filmy, więc poproszę ich, mam nadzieję, że grzecznościowo
udostępnią i pozwolą mi ten film zamieścić wśród moich filmów, czy wpleść go w moje opowiadanki. W każdym razie no, oni mieli ogromny problem, bo prawie 2/3 płetwy sterowej zostało odgryzione. Było widać mnóstwo śladów i to takich poważnych śladów na balaście. Więc no, te orki miały coś na celu. No, koledzy tam wzywali jakąś dużą łódź rybacką. Rybacka łódź podpłynęła, próbowała te orki odgonić, ale nie udało się. No i wreszcie aż musieli wezwać SARS. No i SARS odholował ich częściowo, ponieważ oni już stracili sterowność. No i udało się bezpiecznie wylądować w porcie po podniesieniu łodzi. No, okazało się, jakie są straty. No ale bardzo fajnie to wygląda na filmie, więc tyle opowieści. Już wiecie, że skończyło to się bezpiecznie, ale sam ten atak, samo to podpływanie naprawdę warto zobaczyć, bo jest to bardzo emocjonujące. No, koledzy mi pokazywali zdjęcia, teraz właśnie płynąc wczoraj, przedwczoraj, bo 3 dni temu wypłynęli z Sardynii, coś tam ogłaszają chwilkę, nie wiem czy będzie mnie słychać. Oni wyjeżdżali z Sycylii, wypływali z Sycylii, no i w tej chwili już są w porcie w Sardynii, w Cagliari. No i czekają na mnie i jeszcze na jedną osobę, która jutro ma dobić. No a właśnie, oni płynąc zauważyli, czy sfilmowali kilkanaście wielorybów, nie wielorybów, oczywiście delfinów. Fajnie delfinki się bawiły wokół łodzi. To są ciekawe spotkania z takimi ssakami. Widziałem też na fotkach, że żółwia napotkali, płyną sobie tak spokojnie. Mam nadzieję, że w kierunku Sardynii, że troszeczkę nas wyprzedzi, to będę miał okazję jeszcze raz i ja na żywo zobaczyć żółwia w wodzie, bo jeszcze w naturze nie widziałem żółwia. No i co więcej, mam nadzieję, że i my napotkamy, ponieważ będę na łodzi 2 tygodnie. Pogoda zapowiada się na dość słoneczną, przyjemną. Troszkę też będzie powiewało, ale dużo słoneczka. Więc no myślę, że ujęcia będą spoko, że nie będzie stracony czas, jeżeli zechcecie mnie zaszczycić swoją obecnością i oglądać to, co dla Was przygotuję. Także w tej chwili pozdrawiam. Jest godzinka 1 w nocy. Troszeczkę się zdrzemnę, żeby do godziny 7, no, chyba o 6 mam już wejście na bramki, więc o tej godzinie już muszę być w miarę wypoczęty. I tyle, no więc ja kładę się spać, życzę i Wam miłych snów, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia jutro lub pojutrze.